Witam, witam, witam. By wzmocnić swoją armię, Tarnum musi podbić sąsiednią krainę, wykorzystując trwającą wojnę między jaszczuroludźmi a gnolami, obwołuje się nowym królem. Podbij wszystkie miasta, nie tracąc Tarnuma, bohaterowie ograniczeni do 18 poziomu. Dwaj wraz z Tarnumem przejdą dalej. Oczywiście, że biorę buty przyspieszenia. Chociaż błotne ziemie pozostawały pod władzą królów magów, nawet oni nie byli w stanie w pełni kontrolować tych niestabilnych trzęsawisk. Tarnum ruszył więc ze swą armią przez błota w jednym tylko celu, by połączyć swe siły z wojskami błotnych ziem w jedną niezwyciężoną hordę, która wreszcie zdołałaby pokonać cesarstwo Brakadun. No nie jest to najlepszy wybór. Stojąc kapitanem nad mapą Bagien, naszkicowana na piasku. Stojąc kapitanem nad mapą Bagien, naszkicowaną na piasku, planujesz strategię dalszych walk, ale twój doradca Hradak potrząsa głową z dezaprobatą. O! Wiemy, że gnoli jeszcze ludzie walczą między sobą o władzę. Wojny domowe są nieprzewidywalne i chaotyczne. Teraz jest dobry moment na atak, ale musisz się śpieszyć, mój królu, nim wybiorą nowego władcę. Okej, okay, to są nasi tutaj, nasze hipki, standardowo. A my standardowo jesteśmy do ratusza zrobieni. Także tutaj, jeżeli chodzi o naszą rozbudowę, tylko 15 masz, chłopaku. Rzuć mu. Zbierajcie to, co leży luzem. I Krelion, co masz? O, ty masz jakieś wojsko. Tarnum trochę tutaj tak mógłby tu popójść. Horda. Grupa. Przyjmijmy sobie. Łączyna. Stronnicy. Dobrze. No popatrzcie, ta mapa to wygląda nieźle. W sensie... Szukaj chat jasnowidów, mówi mądra kobieta, którą spotkałeś tego ranka przed swoim namiotem. Może jest po prostu staroną, szaloną staruszką, ale coś w sposobie, w jakim zniknęła. Gdy odwróciłeś wzrok, spowodowało, że wolisz posłuchać jej rady. Dobra. Czekacie już. A, 28 hobgoblinów mi wskoczyło do armii. Wy panowie tutaj trochę byście musieli mi podskautować. Co tu się dzieje w ogóle? To jesteś w stanie go minąć. Dobrze. O, no już orkowie są w naszej armii. Tu lecimy w wilczy wybieg, później do roków. Dobra, uciekasz. Rękawice jeźdźca. Dziękuję. I pozdrawiam. Będą szybcy, co nie? Będą padać, to tyle z plusów. Dobra, 15 goblinów. No jak dostajemy na starcie artefakty do ruchu, to ja mogę tylko powiedzieć, że to bardzo dobrze się składa. Dobra, tu jakieś jeszcze ludzie już wpadają. Dobra, ty sobie ich tu zostaw. Gniazdo na urwisku, zapraszam. Tu na razie nie ma co jechać, tam można by pojechać coś podskautować więcej. Bardowie informują cię, że wiele lat temu wybudowano 3 bramy graniczne, by oddzielić bagno twojej ojczyzny. To jedyna droga między tymi regionami. Jeśli przejmiesz przejścia, będziesz mógł dostać się na bagna, mając jednocześnie pewność, że wrogowie nie zaatakują z zaskoczenia. I
Okej, okay, i tutaj pewnie gryfy bronią, tutaj wy bronicie. Dobra, zjedźmy tu jeszcze na dół. Bazyliszki, no na bazyliszki to jeszcze nie mam armii. Tu w ogóle nie będę nic ukrywał w tym temacie. Trochę tu po prostu, żeby mieć wizję. Jest co robić, jak na razie, na tej mapce. Fort. Idziemy teraz standardowo. W czasie rutynowej narady jeden z kapitanów przypomina, że trzeba zadbać o cotygodniowe wizyty we młynie. Można w ten sposób zyskać dodatkowe zasoby. Naprawdę sami mędrcy tutaj są. Grupa orków. Niedobrze. Dobra. Żegnam. Liczyłem, żeby tu chcieli się przyłączyć, no ale się przeliczyłem. Trochę już mamy poczyszczone. To jest ten moment. To jednak już trzy ptaki gromu będą robić różnicę. Ty sobie tu postój. Krelion, weź ten hajs. Garnizo, a nie, czerwony ten. Będziemy wiedzieć, co się dzieje, tak? Jakie mają zamiary zwariowani przeciwnicy. Teraz wam powinienem dać radę akurat. Bazyliszki? Zdecydowanie nie. Ważki? Nienawidzę tych ważek, to wam od razu mogę powiedzieć. Błyskawicą. Jednego mam odblokowanego w takim razie. Tadela. Wy tu coś resztą możecie porobić? No tak raczej niekoniecznie. Nazywa się Jala. Przybyła do twojego obozu, prowadząc kilka owiec. Ale gdy tylko na nią spojrzałeś, od razu domyśliłeś się, że nie jest pasterką. Miecz u boku, czujne spojrzenie to wojowniczka. Zrobiła dobry interes, sprzedając owce twojej armii. Chociaż nie prowadziłeś transakcji osobiście, wasze spojrzenia skrzyżowały się, gdy odbierała zapłatę. Nie odwróciła wzroku, ani nie wydała się onieśmielona twoją obecnością. Skinęła głową, uśmiechnęła się i odeszła bez słowa. Zapewne takie właśnie były barbarzyńskie kobiety w czasach Jarga. Dumne, dzikie, niezależne. Słyszałeś opowieści bardów o walecznych kobietach, umierających u boku swych mężczyzn. O całych rodzinach bohaterów stających do walki z wielkimi zagrożeniami. Dziś jedynie kilka kobiet posługuje się mieczem i ośmiela się samotnie podróżować po tych surowych terenach. No i dostaliśmy trochę backgroundu. Dobra, ja sobie przytulę Roki na pewno. Tu się Roki. Tu już nie są Roki, tylko to są taki grom. Dobra, ustawcie się na pozycjach odpowiednich. Dobra. Tarnum na start dostanie trochę tutaj mocy. Dobra. Sale Valhalla, proszę bardzo. Tu jeszcze jakiś może, o. Coś takiego bym zrobił. Może nie od razu na cyklopy. No właśnie, bo wy panowie tak, tutaj coś dostaniecie. Tu nie ma sensu, bo ich nie wykupisz. Dobrze. Wy uciekacie. Ekspo. Amulet wizji. Tu zapraszam, na dół. Widzicie, ile drogi zrobiłem? A to tylko na tej zasadzie, że użyłem wariata
użyłem triku, tak? Z zastosowaniem, stawieniem najszybszej jednostki w armii. Co mnie tak na nic nie stać? Drewna nie mam nagle? Zaraz coś tu ogarniemy. Tarcza. Tarczę chyba mamy. Arcymagów 10. Dobra, ty tu idź dostaw, chłopaku. No dobra, bo to ten sam dzień ciągle jest. A ja się zastanawiam, czemu ja nie mogę budować. Nad Krelium, chłopaku, armii nie oddałeś. No nieładnie. Ty jesteś trochę szybszy, no to ten jeden punkt ruchu jestem w stanie poświęcić, tak? Dobra, spróbujmy ich złamać. Początek. Mówię, za cztery gobliny to jestem w stanie poświęcić. Dobra, tutaj kupione. To dobrze. Okej. Okay. Tu chłopaku odwiedziłeś, tu odwiedziłeś. Gnole są do zlania. Które uciekają. Cyklopy są do zlania. Dobra, tu brakuje nam jeszcze trochę. Weźmy sobie chatę, zbudujmy. Liczyłem. Inny rezultat. Nie mam już magii. Tu musimy jak najszybciej. A i tu mamy przejście? I tam pewnie będzie być przejście. A tu już są przeciwnicy. Dobra, musimy jak najszybciej wtedy iść tutaj. Mamy drewna. A później w sam raz. Dobra, a tym Krelion... A byś chce tu pojechać, chłopaku? Podnieś sobie ten... O, ofensywę. 19 to może nie, tu. Żart. No i będziemy mieć co tutaj czyścić. A jednak wiecie, dodatkowy hajs, no nie śmierdzi, tak? Dobra. A jednak wiecie, armia z dwóch zamków. Będę już sobie podnieść. Musimy pytać potem kryształek się cofnąć. Ale tu też mamy kryształek. Bo jednak jak pewnie pamiętacie, ten nasz ulubiony zamek. Znaczy, on może nie jest ulubiony, bo to różni ludzie do niego podchodzą. Tak powiedziałem bardziej satyrycznie, może bym tak to nazwał. Dobra. Dobra, uciekacie. No i dobra, oni muszą teraz wyjść. O nie. Coś ty tu masz? Radę miasta postawmy. Okej. No zawsze jakiś pieniądz, tak? Dodatkowy. Jak dobrze wiemy, pieniądze nie śmierdzą. A że tu będziemy zbierać do ratusza, no to z dwóch zamiast jednego K. Tej kolego. Teraz zobaczymy, bo jednak Tarnum ma trochę ruchu. Jeszcze naszyjnik przyspieszenia. Kolego. No to zaraz pół mapy będziemy biegać. Dobra, to wszystko
było po to, żeby to ratusz zrobić. No, Jala znów odwiedziła twój obóz, tym razem miała nam sprzedać informację, więc zaprosiła się do swojego namiotu na prywatną rozmowę. Powiedziała, że w błotnych krainach trwa zawzięta walka między trzema stronami. Czarownica Miralda walczy pod pomarańczowym sztandarem. Wystan, już który człowiek ma barwy niebieskie, natomiast Gnol Alkin owiewa czerwoną flagą. Każdy z nich jest trudnym przeciwnikiem, ale na szczęście są zaślepieni wzajemną nienawiścią i walczą zaciekle między sobą. Informacje Jali słono ci kosztowały, ale przynajmniej mogłeś przez chwilę rozmawiać z nią sam na sam. Zapytałeś, z jakiego klanu pochodzi. Zamarła, a jej oczy stały się zimne. Nie należy do żadnego, powiedziała. Odkąd przeciwiliśmy się czarownikom, mężczyźni zginęli w walce, moja matka i inne kobiety klanu nie miały tego szczęścia, gdy czarownicy postanowili nas ukarać. Dołącz do mnie. Wszystkie klany stoją za mną. Dołącz do mojej armii, a będziesz mogła się zemścić. Przysięgam. Gdy byliśmy w potrzebie, żaden klan nam nie pomógł, więc i teraz nie chcę ich pomocy. Jala odeszła w nie najlepszym nastroju. O, tu możemy nawet armię sobie trochę dokręcić. Może nie jednostkami, które by mnie interesowały tak bezpośrednio, ale coś tam jest. Dobra, tutaj zapraszam. Patrz, jak na złość się nie chcę ruszyć. Widziałem, że tu, dlatego postawmy tak i wleć tu. Wleć tu. Było do przewidzenia, brak go. No dobra, gobliniachy dołączyły. Musimy jeszcze rozhulać się gospodarczo. Ja bym tu się w ogóle wycofał. Was nie poleciał, was bym poleciał. Ty chłopaku, weź sobie stąd. Koszar weź. Musisz zostawić. To podjedzie od razu. Tarnu to sobie przytuli. To jego. A hajsu nie mamy, więc lepiej nie ma co się tutaj rozkręcać. O, to tam się już tak na grubo dzieje, jak tam u Alkin stoi. Ale chyba nie przemieści się. Wystan ma armię, jaką ma. Ja nie mam czerwonego, więc musiałbym albo pojechać tu. Jakbym miał czerwonego, to wiecie, jak to by się skończyło. Raczej do przewidzenia byłby wynik tyczki. Dobra, ja myślę, że warto poczekać, aż zakręcimy kapitol. I się tam ładnie leją. Bazyluchy. Osiem osiemset. Dobra, ale tu jest targowisko chociaż? Nie ma. Wiecie, na dwóch targowiskach jest lepszy kurs. Dziękuję. To jest standardowa moja metoda. Jak dobrze pamiętacie, wolę jednak troszeczkę tego złota tam rozmienić na drobne. Ty pojedź Krelion tam w ogóle. Będziesz tam trochę takim nadzorcą naszym. Nie ma co to tutaj budować, jak nas nie stać do końca. Okej, czyli on tutaj będzie się teraz rozbudowywał. Muszę ci to jeszcze czas, żeby brać złoto. No tutaj niestety nie było wyboru. Kuźnia. Musiało zostać wybrane to, co zostało wybrane. No, sobie posiedź na razie tu, chłopaku. Wy tu byliście, to nie ma sensu. Panie Banie, krzyczy siewiały goblin, który mianował cię się twoim doradcą. Ta, ehem, jak cię tam zwą, pytasz? Właśnie dokonałem wielkiego odkrycia, mówi goblin, jakby nie słyszał pytania. Wspiąłem się na szczyt drzewa, taki... Jak się tam rozciąga widok, chłopcze, wiesz co? W ten sposób mógłbyś nawet dotrzeć wroga. Powiedziawszy to, szalony stary goblin oddala się w dziwnym pląsie. Czyli chodziło mu, wiecie o co?
o obserwatoria. Po prostu to widać po tej kampanii, że ta kampania jest takim trochę wstępem do bajek. Na zasadzie, że hej, może nie wiesz, jak się gra w Heroesy. To my ci powiemy. Ojojoj, cyklopy chyba mają po temacie. Mi się jeszcze hajt będzie przydawał, więc ja będę leciał w hajs. Widzicie w ogóle, jakie odległości teraz przebywam? To są odległości, które normalnie grając, bez tych dodatkowych rzeczy, są do zrobienia, no tak, dwa dni, tak? Tu poczekamy. Piąty dzień. Trzymaj się z dala. Na tym terenie mieszka szalona kobieta. Naszym obowiązkiem jest nie przepuszczać nikogo dalej. A moim obowiązkiem jest... Liczyłem na coś tutaj. Nie dostałem tego. Okej. Okay. To było do przewidzenia. Najważniejsze, że to nie nasi dostają, tylko te... Co tutaj jest? Pierścień życia, tak? A spodziewałem się kogoś, ale nie ciebie. Kości przewidziały, że przyjdzie kiedyś wojownik. No cóż, gdzieś tu mam tunika króla cyklopów. Może okazać się przydatna w przyszłych bitwach. Jeżeli przyniesiesz mi pierścień życia, będzie twoja. Kapelusz czarodzieja. To jest dobra rzecz. Wszystkie czary piątego poziomu. Żeby to było, żeby latać jak... Tak wiecie. Bez opamiętania. Tak bym to nazwał. Co? Tutaj gildia wjeżdża. W naszym głównym zamku. Zacznijmy ulepszać może. To jest niegłupi pomysł, bo tu trzeba zaraz wjechać, to wyczyścić i lecimy wtedy. Myślę, że tu polecę, tu wivern jest kilka, to można by było się wbić po prostu i zrobić z nimi porządek, bo oni się tutaj będą wozić. A ten potężny artefakt, który tam leży... Oj, kusisz, gro! Ale się na to nie dam nabrać na razie. Może wiecie, nie tyle nabrać. Bardziej chodzi mi o to, że ja jeszcze muszę się finansowo rozhulać. Dobra, poczekamy do jutra. Jeża. Dobrze. I tu na ratusz musimy podbierać. W sumie my mogliśmy mieć już hajs na ratusz. Trzy cyklopy, to jest dobry wynik. Spróbuj się tam. Gryfy uciekają. To przejście wieży do niebezpiecznych wąwozów znanych jako ojczyzna morderców i potwornych stworzeń. Niewielu odważa się tędy podróżować. Jeszcze mniej liczni uchodzą stąd z życiem. Mam dziwne wrażenie, że tu może być ten amulecik. A wiecie, ten... Dobra, Krelion, to jest twój moment, to jest twój czas. Tu masz młyn, tu masz... Exp teraz. Chcemy coś ulepszać? Myślę, że nie. Zwłaszcza, że tutaj jest ratusz do ugrania. No i fajnie. Teraz powinniśmy jakoś hulać powoli. Dobrze, kusznicy. Bardzo dobra decyzja. No wy troszeczkę mniej jesteście decyzyjnością moją, moim zdaniem. Ale co ma wisieć, nie utonie, jak to mówi klasyk. W ogóle 170 to uniwerek jest. W moim przypadku już na uniwerek jest trochę za późno. I to nie mówię o sobie, tylko bardziej o moim bohaterze. Ponieważ mamy chyba wszystkie umiejki już na nim. Więc no niestety nic z tego. Dobra, tu na razie nic. No i sobie tutaj fajnie krążą. O, każdej nocy odczuwasz niepokój, przemieszając obóz w oczekiwaniu na przybicie pięknej wojowniczki Jali. Dłużej niż ty walczysz z czarownikami i czujesz, że wiele was łączy. Tak jakby znała cię lepiej niż twój przyjaciel Hradak. Wreszcie pojawiła się, próbując sprzedać kolejne
towary skradzione brakadą. Zapraszając na posiłek przy miodzie i baraninie, do późna w nocy opowiadasz swoje marzenie, by utworzyć dawną potęgę barbarzyńców. Chcę dać naszym ludziom siłę, aby pewnego dnia każdy mężczyzna, kobieta, dziecko woleli raczej wybrać śmierć niż ugiąć kark we wstydzie, mówisz. Jeśli chodzi ci o dzień, kiedy mężczyźni zajmą się pracą zamiast siedzieć, pić i narzekać na swój los, odparła gorzka Jalla, to by było miłe. A tu zobaczmy, bo to jest... No, to w ogóle siła armii. Żegnam. To ja tu się po prostu obijam. Kopalnia złota tu jest grana. Trzeba będzie po nią pojechać. Dobra, to jest wzięte. Tu weźmy was, wariaty. Wiecie, tu też trzeba cokolwiek... Chociaż... Ulepszajmy tu. Jalla odeszła, nim się obudziłeś. Tym razem nie dała ci okazji, byś spróbował ją zatrzymać. Chociaż rozumiesz, dlaczego wybrała samotną walkę. Chciałbyś, by ci zaufała i stanęła do walki u twojego boku. Razem we dwoje moglibyście osiągnąć o wiele więcej. Może nawet zniszczyć całe królestwo, cesarstwo Brakadum. Król barbarzyńców władający królestwem rozciągającym się od mórz do morza, niczym Jark. Ale zdajesz sobie sprawę, że to nie jest twoje jedyne marzenie. To cel, który pragniesz dzielić z barbarzyńską wojowniczką Jallą, czyli nasz Tarnum się zakochał. Jakie umiejki ty masz? No, takie logistyka to jedyny plus. Ale ja tu mam poszkolonych. Czy ty chyba jesteś niewyszkolony? Ty mógłbyś tam podjechać. Chłopaku. Wieża. Siedlisko. No już behemoty są. To już game over. Dobra, ty sobie tutaj siedź. Gorgony uciekacie. Dobrze, bo te ulepszone gorgony nienawidzę. No i kopalnia złota. Czego chcieć więcej? Jedziemy dalej. Tu gniazdo na urwisku. Ulepszmy. Dzień piąty już. Zostałeś wezwany do dobrze strzeżonych wodów ze złotem i ze zdziwieniem znalazłeś tam roztrzęsiętego chradaka przysypującego monety z jednej z sakw. Gdy wyjął rękę, na ziemi posypały się kawałki zardzewiałego żelaza. Co to ma znaczyć, pytasz? Okazuje się, mój król, czyń złota, które zebraliśmy, było fałszywe. Być może za sprawą jakichś czarów. Ile tego było? Nie wiem, ale sprawdzę to. 3187. No trochę trzy koła trefnego złota. To mogą zaboleć. Dobrze. Jesteśmy w pełni ulepszeni. I teraz na tym zamku, taki mój tip, tu nie będziemy, na tym nie będziemy ulepszać, bo stąd będziemy sobie puszczać bohaterów. To myślę nawet takich bohaterów. Czerwony jest. Uuu, kolego. No to teraz po żartach jest. Żarty się skończyły. Ja tu wjadę zaraz. I to tak, o Jezus, ale będzie bolało. A, i grotę już mogę postawić. Ty, mając logistykę zaawansowaną, będziesz w stanie się łatwo tutaj teletransportować z jednego zamku do drugiego z wojskiem. Twój zaufany doradca Hradak przyszedł dziś z niewesołą miną. Dlaczego nigdy nie przyjeździ dobrych wieści? Zażartowałeś. Ale przynajmniej nie jestem starym goblinem, odparł Hradak. Gdy skończyłem się śmiać, Hradak powiedział: po tym wypadku z fałszywym złotem będziemy potrzebowali więcej pieniędzy, mój król. Uważam, że powinniśmy sprzedać wszelkie nadwyżki, siarki, klejnoty i inne surowce na targowisku. Nie uzyskamy zapewne dobrych cen, ale przynajmniej zdobędziemy nieco złota. Do promu nie chcą się przyłączyć zamek. Trzeba będzie tu posłać naszych chłopaków. Mistrz artyleria.
lada miasta. I to jest zamek, zobaczcie, że tutaj nie jest blokowany. Więc on jest do pełnej rozbudowy. Ta, trzeba będzie tu wysłać jednego gościa naszego. Zostałeś nominowany. Mam nadzieję, że się cieszysz. Tarnumo trzeba będzie wycofać. Dobra, tu tylko sale Walhali. Okej, okay, trochę zostało, to jutro postawimy resztę. Bo szczerze, poczyniliśmy i... nie! Kuma. Tym razem wojowniczka Jala wróciła prowadząc sobą bandę zbiegłych przestępców pragnących przyłączyć się do twojej armii. Żądała jedynie niewielkiej zapłaty. Znaleźliście odosobnione miejsce na Saring i w ciągu godziny każdy z was miło miało już kilka draśnięć. Jala jest trudnym przeciwnikiem w swoich oczach. Kolejna zaleta. Gdy odpoczywałeś się po walce, zapytałeś, co porabia, gdy nie handluje swoją armią. Zdjął wszystkie ciężkie buty, położyła ci nagie stopy na kolanach, by się rozmasował. W zasadzie jestem wyrzutkiem, powiedziała. Stawiłam sobie za punkt honoru, by stać się cierniem tkwiącym w boku barkadu. To tak jak ja, odparłeś. Z góry żałując momentu, gdy znów się oddali. Jak namówić ją, by została? Okej. Okay. Dobra, Tarnum, chłopaku. No tam już trzeba wjechać, troszeczkę popsuć życia niektórym ludkom. To pozwolimy tutaj naszym się porozkręcać. Tu na razie ekonomia. To jest ten zamek. Goblasy? Poczekamy jeszcze w takim razie. Boję się. Spędziłeś kolejny wspaniały dzień z Jalą i nie wyobrażasz sobie większego szczęścia. A gdy siedziała już na koniu, gotowa do drogi, położyłeś jej rękę na kolanie. Zostań, powiedziałeś miękko. Nienawidzę momentu, gdy odjeżdżasz. Zerknęła w dół na ciebie. Przestała palcami twoje długie włosy. Ale dzięki temu bardziej się cieszysz, gdy wracam. Możesz poczekać kilka dni. Ale sam wiesz, nawet królowie nie zawsze dostają to, co chcą. I odjechała. No, Tarnum! Tarnum! Ty się normalnie wbiłeś w bawoła! Jakby to powiedział pewien klasyk. Ale no, love is in the air. Dobra, tutaj budujemy tylko tak, jak już mówiłem. Dobra. Brytarmi. Widzicie, w ogóle Tarnum w dwa dni tu je dojechał, co nie? To jest w ogóle hit. Ulepsz sobie, chłopaku, te wojsko, bo ty tu masz dużo nieulepszonych. Dobra, tego nie możesz. Mając trzy targowiska. No właśnie. Tu brakuje mi jeszcze trochę, no ale to jeszcze... Na to jeszcze przyjdzie czas. Wy w ogóle już was żegnam. Boję, żeście już tutaj porządzili. Dobra. Zaraz przyjdzie armia jeszcze do ulepszeń. Jesteś w końcu pan na włościach, Targowicho. Zróbmy to samo, chociaż ty tu dużej nie masz różnicy. Pojedź, chłopaku, tutaj pozbieraj trochę tych tematów. A my zaraz tu zrobimy frontówkę. Cyk, 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 cyk. Wy jeszcze. Dobra, i wy. Was zostawiam, bo to prędkość większa. Wy pojedźcie, a my tu. Niewiele mamy, jeżeli chodzi o finanse. Tego 9 roków to jest dobry wybór i to jest bardzo dobry moment na zapis. To jest misja numer 4, więc sobie tak ją nazwijmy. W ogóle... No nie! Myślałem, że wjadę, no ale nie wjadę. To stoimy tak, blokując temat dojazdowy.
Ale pamiętajmy, że musimy zdobyć wszystkie. O, jak miło, ratusz. Dobra, ty krelionku sobie wróć. Teraz tak, albo tu cię złapać, albo cię złapać. Bo ty masz ten artefakt, który ja potrzebuję. Co ty tu masz groźnego, chłopaku? Te dziady. Wiecie, on ma całkiem sporo... Sporo, co chciałem powiedzieć? Całkiem sporo obrony ma, chłopak. Uciekł. Tety. Ale Tarnum zdobywa pierwszy zamek. I będzie komuś smutno. Nigdy się nie nauczą. Wjeżdżaj, chłopaku, śmiało. Wlatuj. Niebieskiego nie ma, żegnamy. Tu w ogóle nic nie ma. Co to w ogóle jest za... O mój Boże. Tak, te miasta są tak świetne, to ja się nie dziwię, że oni tutaj nic nie robili. A, dobra, zróbmy stary dobry myk. Bo wiecie, idealnie jak się zdobywa miasto, to się puszcza tak zwaną, ja to nazywam czujkę. Czujka robi obskok. O, uwielbiam tą muzykę. Ona jest taka właśnie, jaka być powinna. Bagna na północ. Dobrze, bo nie zauważyłem. Dobra, mistrz taktyki. No dobra, tu po drodze trzeba wszystko zdobywać. Tawerna tutaj, tak luzem. Dobra. To lecimy, czy wybieg i tak dalej, i tak dalej. Tu jeszcze siedliska behemotów nie zbudujemy, ale to się jeszcze w sensie nie ulepszonego, tak? Dobra, to sobie możesz tu posiedzieć. Jazda. Ulepszone? To jest ten moment. Jest. Oj, ulepszone behemoty są dużo lepsze. Wow. Coś mi tam popsuć. Tarcza, tu poziom i tutaj coś pewnie też jest. No dobra, to za wiele nie zbudujemy. Pewnie dlatego też te zamki tak padały. Patrz się tam. Pancerz. Depresji. Mistrz. Jednak ta mobilność mnie najbardziej interesuje. Aktualnie. Siedlisko kolejne. Nie, polećmy tak po kolei. Powoli. Wiecie, o co chodzi. Tu na razie się nie będę pchał, jeżeli chodzi o budowę wojska. Komputer niech się wykaże. Dobra, Gorgonę, żegnam. To robię celem odpięcia go. Właśnie zastanawiałeś się nad wizytą w pobliskiej tawernie, gdy z pomiędzy drzew wyskoczyli bandyci z nożami w zębach. Albo aż o to, albo cię. He? Próbujesz dowiedzieć się, o co chodzi, ale jest za późno. Atakują, nie masz okazji powiedzieć im, że nie.
należy nikogo napadać z gębą pełną jedzenia. No, nie należy. Zwłaszcza, że to nie macie armii żadnej. Dobra. Pytanie, ile tutaj komputer ma zamków? Standardowo, jak wiecie, z tym zawsze jest problem. To jest dużo kryszteksu. To polecimy w Stadale. Nie chce się, wiecie. Dobra. Znak świętości. Świeże konie. Darmowy zamek. No, tutaj coś więcej mogłeś. Masz tawernę? Nie masz karczmy. Brak karczmy trochę irytuje. Ale to nie jest nic, z czym bym sobie, jak to mówią, nie poradził. Cyk. No i też wiecie, więcej złota, tak? No i cyklopy. Fajnie. Wiemy, gdzie jesteś, gdzie tutaj pląsasz. Coś tutaj na górze pląsało. Pewnie rojowiska są już zrobione. Rojowiska. Pozdrawiamy Roya, oczywiście. Royo klasyk, jeżeli chodzi o YouTube'a. Coś tam było, nie przeczytałem. Tam był tekst, bo tam widziałem. Rzuciło się jala. O, ty coś masz już. Nie wiem, czy nie zrobić tak zwanej taktycznej cofki. Na zasadzie... A, tutaj... Okej. Zapraszam. Tyrax... nie Tyraxor, tylko... Krelion. Zapraszam. Trzeba będzie wyprowadzić wojsko po prostu. Chodzi o to, że jak zdejmiemy mu strzelca, to on jest zmuszony właśnie wyjść. W tej sytuacji. A teraz to... Dobrze, że to podstawowe gorgony, bo byłby problem. O, tu już jest karczma. Miło. Weźmy Lord Harta. Lord Hart ładnie tutaj po lata. A my tutaj co? Tyk. Ulepsz co tu masz. Wykup. To masz. Nie wszystko zostało wykupione, ale tu ptaków chyba dużo było. Dużo ptaszysk wszelakich. O, wyruszył. No to zaraz się zdziwisz. No i jak ty się zaraz zdziwisz? Hydryma. Uuu, blindem rzucił. No to jest to lepszy czarodziej. Tu. Dobrze. Kamień. Zabij. Bądź. Męstwo.
To sobie zdobędziemy, a ty tutaj... Nie bądź taki... Hop do przodu. Chyba ci się strzelcy skończyli, co, wariacie? Chyba nawet nie ma sensu czekać na tą armię wielką. Bo tu wątpię, żeby coś było, chociaż jeszcze jedna. To tu były informacje, ale to wejdziemy sobie tu. Ta, jeszcze jedna jest. Ale to my sobie poradzimy z nią. Okej, dalej. No to jeszcze poczekamy. No tu armia przyszła, tak? No. Czy samą tu armię można by tu poczaleć? Co ja zrobiłem? Dobra, ty do tyłu. Zapraszam. Tarnum. Zapraszam do tyłu przez... Ci podmienimy wojsko, chłopaku. To byś miał. Zaraz będziemy robić koniec. To w sensie czerwonego rozwalimy i... To jest to? Pierścień żywotności? Nie. Blisko, ale nie to. Dobra. Teraz tak. Przerzuć. Oddaj. Zamień. W ogóle ducha opresji można by wyrzucić. To zabieraj. Glade męstwa na pewno. Proszę bardzo. Kranion, pojedziesz sobie tam, już ulepszysz? A my co, jedziemy tarnumem tam. To już nie ma co... Totalnie nie ma co czekać. My tu jeszcze mogliśmy pojechać to... ogarnąć Lordem Hartem. Jest. Jest wariatka, się pojawiła się wariatuncia. Tak czułem, że ona tam portalem mogła przejść. Ale nie ma tego, wiecie, nie ma co tutaj się bać, bo Tarnum jest koniem aktualnie. Behemoty tu wstawmy od razu. Tu nie ma co budować. Git. Jedziesz, chłopak. Rozbrojony jak nigdy. Błąd? Za który zaraz będę cierpiał. Już cierpię. To był nadal błąd, którego nie poprawiłem. Ale dobra, czerwony wypadł. Z rowerka. Tam się pojawił pomarańczowy na portalu, więc to tam trzeba było pojechać. Dobra, ale jeszcze jedną rzecz bym chciał zobaczyć. Okej, okay, ten zamek. Jeden do obrony. To właśnie, o tym chciałem powiedzieć. Dobra, ty tarno mieć tam. Tu możemy postawić bohatera. Gundula, zapraszam.
gondola zawsze spoko. Mam nóż widać, ale to może nam się uda już załatwić ten temat. To był błąd. Ślepny jednego. Dolecisz mi do behemotów. Ale na szczęście behemoty jeszcze żyją. Dobra, ty mi dolecisz nigdzie. Dostań. Dostań. I weźmy sobie. Ja już to, wiecie, jestem świadom, że na tym etapie zaginiona kopalnia złota, strzeż się wielkich węży, hydry chaosu 10. Chyba nam się dostawa behemotów. No, ty gundulko tutaj pozbieraj. A, tu zamek. Ty, Raksorze, przejedź przez to. Mam jeszcze pomysł tutaj dla... Byłeś? Nie byłeś, to pojedź. Trochę się boję. Tego nazwę 4-4. Dobra, dajmy im podejść. Nie chcą podejść. Teraz chcą podejść. Ty może nie. Ty tak. Nie, ty tak. Dobra. Pewnie tam był, na górze. Świeżo przybyły zwiadowca nerwowo przekazuje ci złe wieści. Czarownicy Brakadum wyciągnęli wreszcie cierń ze swojego boku. Jalla została pochwycona w czasie napadu na kopalnię złota. Najwyraźniej była to pułapka, w której nie miała szans udzielić. Zwiadowca był świadkiem publicznej egzekucji Jalli. Nieugięcie stała przed swoimi oprawcami i splunęła w twarz czarownika, który rzucił na śmiertelne zaklęcie pioruna. Zaciskasz pięści i rozkazujesz, by nikt nie ci nie przeszkadzał. Przez wiele godzin rąbiesz pnie na drzazgi zbyt małe, by rozpalić solidne ognisko, cały czas wyobrażając sobie, że pnie ubrane są w barwne togi czarowników. No niestety. A jak dobrze wiecie z pewnego serialu, że no, robimy dużo rzeczy dla miłości, więc na przykład trącamy dziecko z okna. Nawiązanie do Gry o Tron, jeżeli ktoś tego nie złapał, ale wolałem, wiecie, wolałem to powiedzieć, w razie jakby tutaj nie było, że to jakieś z mojej strony jakieś tutaj okrutne żarty. Także nawiązuję do Gry o Tron. I do sytuacji z pierwszego odcinka, więc nawet można by ją uznać za niespoilerową w ogóle sytuację. Dobra, bo tutaj więcej jak ten to nie będzie. Valhalla, oczywiście, że tak. No dobra, no. Fajnie się klika, fajnie się gra. Ale wszystko ma swój kres. Jak ty stoisz w ogóle z armią? Pewnie gorzej niż źle. Wystan, to ty nic nie potrafisz. To nawet nie ma sensu cię brać pod uwagę jako jakikolwiek tutaj... jakokolwiek tutaj wsparcie. A Tarnum jest koniem, jak widzicie. Jeżeli chodzi o doświadczenie. Okej, czyli on miał taki portalowy start. Dobrze.
warto mieć drugiego takiego gościa na podorędziu. Ale już tutaj nie chcę przedłużać. Rosik, nie wiem, czy byłeś potrzebny do swojego kniazia. Ale wiemy, że już nie będziesz potrzebny. Spełniłeś swoje tutaj zamiary, tylko właśnie. A tu jest wjazd. No się tak zastanawiam. Pojedź tu jeszcze, chłopaku. Gondulą się wycofamy. Jaką masz armię? No! Szkoda, że tego artefaktu się nie udało zdobyć. Wiecie jakiego? To jest ta wiedźma, o której nam mówiła. Dobra, idziemy na jej ruch. Dokładnie, tak czułem, że ofensywa pójdzie. A my załatwimy ją jej własnymi ułomnościami, ponieważ, jak dobrze pamiętacie, największą wadą miasta Cytadela jest jeden strzelec. Do którego się tu będziemy dobierać. Mały update. Do tyłu. Dajmy wojsku wyjść, tak? Niech wojsko się popisze. Dobra. Nice. To jest ten pierścień chyba, który był szukany. Pomarańczowy przegrany, wszyscy bohaterowie pokonani. Godzina czasu. Prawie 57 minut na materiale. Jest to Tarnum kampania, zapis. Bitwa o Blanki. Wszyscy bohaterowie są ograniczeni. Dwaj najsilniejsi, czyli jesteśmy w połowie kampanii, moi drodzy. Całkiem dobrze idzie. Ale w tym momencie się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!